Środa, 29 sierpnia, w telewizji TVT czas na raport. Jakub Pochwyt, witam i zapraszam. W dzisiejszym serwisie przygotowaliśmy m.in. Sejmik Województwa Śląskiego apeluje do rządu w sprawie jakości paliw oraz finansowania oświaty. 45-letni gwałciciel z Knurowa zatrzymany przez gliwickich policjantów. Redutowy inwestują w infrastrukturę drogową i nie tylko. Ważne dla naszego regionu sprawy poruszano w trakcie sierpniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Decyzją radnych wystosowano apel do rządu w sprawie jakości paliw, a także w temacie finansowania oświaty. Wojewódzcy radni dyskutowali również o możliwości rozszerzenia górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii o kolejnych 7 gmin. Podczas sierpniowych obrad Sejmik Województwa Śląskiego wystosował apel do rządu w sprawie rozporządzenia norm jakości paliw. Potrzebne są nam odpowiednie ustawy i rozporządzenia co do tego, by nie wprowadzać do obrotu pieców pozaklasowych i nie sprzedawać odbiorcom indywidualnym mułów, flotokoncentratów, miałów, czy mokrego i zasiarczonego węgla, mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Z rozporządzenia czytamy zupełnie coś innego. Jest to wbrew temu, o czym mówił pan premier Morawiecki, w jakim kierunku będą działania rządu zmierzać. Jest to sprzeczne z tym, co mówi pani minister Emilewicz i pan pełnomocnik Woźniak, a na pewno jest to sprzeczne z zapisami uchwały antysmogowej, gdzie przypominamy, zakazujemy palenia śmieciami powęglowymi, natomiast rozporządzeniem one dalej będą możliwe jako wprowadzane do obrotu. W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy do premiera RP i ministra energii o zmianę parametrów węgli w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, by skutecznie wyeliminować z sektora komunalno-bytowego paliwa najniższej jakości. Czytamy w apelu sejmiku do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Rozporządzenia można zmieniać i można je dostosować do tego, żeby było zgodne a z uchwałą antysmogową, b z deklaracjami pana premiera Morawieckiego odnośnie koalicji w całym kraju i samorządów i rządu na rzecz poprawy jakości powietrza. Podczas sierpniowych obrad radni wojewódzcy podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego finansowania oświaty. W przeciągu 3 ostatnich lat, a więc od początku rządów nowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmniejszyła się kwota subwencji oświatowej o 17 milionów. Wiemy o tym, że subwencja idzie za uczniem, ale aż tak dużo uczniów nam nie ubyło. Nie wystarcza nam subwencji oświatowej od 3 lat nawet na wynagrodzenia. Wysokie standardy kształcenia ogólnego i zawodowego gwarantują młodym ludziom mobilność na rynku edukacyjnym i pracy. Wydaje się, że ten fakt nie powinien budzić wątpliwości. Tymczasem rzeczywistość wydaje się być tego faktu jawnym zaprzeczeniem. Efektem złego finansowania oświaty będzie zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku nauczycieli i samorządów. Przerzucanie ciężarów finansowania edukacji na samorządy jest rozwiązaniem krótkowzrocznym i w dalszej perspektywie grozi polskiej szkole zapaścią, brzmi apel sejmiku. Możliwości finansowe samorządu województwa się kończą i albo trzeba będzie likwidować placówki w przyszłej kadencji sejmiku, to już na początku kadencji, z pełną świadomością konsekwencji społecznych, albo trzeba dokładać co roku kolejne miliony. Na to się nie możemy zgodzić. Jednym z punktów sierpniowych obrad sejmiku było też podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii o gminy Ornontowice, Orzeszek, Rubski Młyn, Miasteczko Śląskie, Toszek, Tworóg oraz Wielowieś. Pokazuje to, że metropolia dobrze jakby zapisuje się jak na razie w świadomości samorządowców i samorządowcy dążą do tego, żeby do tej metropolii móc należeć. Ważnym punktem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach 4. edycji projektu Śląskie Inwestujemy w Talenty, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gliwiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Knurowie zgwałcił nastolatkę. 45-letni mężczyzna, znany już policji, nie przyznaje się do winy. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Szczegóły zdarzenia zna nadkomisarz Anna Zięba-Cyganek z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W ostatni piątek w godzinach wieczornych w Knurowie doszło do zgwałcenia niepełnoletniej dziewczyny.
Sprawcą jest mężczyzna 45-letni, jest to mieszkaniec Knurowa, który jest dobrze znany policji z jego wcześniejszych naruszeń prawa, ale o innym charakterze, nie o charakterze seksualnym. Ustaliliśmy, że mężczyzna i jego ofiara znali się od kilku miesięcy. Byli znajomymi, były to relacje poprawne i nie o charakterze intymnym. Zadziałał w ten sposób, że pod pretekstem pomocy dziewczyny zabrał ją do samochodu. Po drodze zboczył w bardzo ustronne miejsce i zgwałcił dziewczynę. W poniedziałek sąd orzekł o areszcie dla tego mężczyzny. Rybnicy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie osoby, która była świadkiem kolizji drogowej z ich udziałem. Dyżurny otrzymał informację o bandytyzmie drogowym, do którego doszło na jednej z rybnickich ulic. Kierujący zauważył kolizję dwóch pojazdów. Jeden z tych pojazdów po kolizji zaczął oddalać się. Świadek ruszył za nim. Po przejechaniu pewnego dystansu samochód zatrzymał się. Z auta wysiadło dwóch mężczyzn. Mężczyźni byli bardzo agresywni. Podeszli do świadka, zaczęli uderzać go we wszystkie części ciała. Po dotkliwym pobiciu wsiedli do swojego samochodu i uciekli. Kryminalni z rybnickiej komendy ustalili tożsamość napastników. Jak się okazuje, byli to mężczyźni z kryminalną przeszłością. Wobec 36 i 24-latka sąd na wniosek rybnickiej prokuratury zastosował 2-miesięczny areszt. Sprawcy usłyszeli zarzuty pobicia i zniszczenia mienia. Grozi im do 8 lat więzienia. Już w piątek 31 sierpnia w Leskach odbędzie się 16. edycja Magii Rocka, czyli impreza, na którą szczególną uwagę powinni zwrócić miłośnicy nieco cięższych brzmień. Festiwal wystartował w 2002 roku, a obecnie jest jednym z najważniejszych rockowych wydarzeń na Śląsku, który rokrocznie przyciąga tysiące fanów z całej Polski. Do tej pory na scenie gościło prawie 60 największych gwiazd polskiej oraz zagranicznej sceny rockowej. Tym razem w ostatni piątek wakacji na liseckiej scenie zagrają Defekt Mózgu, Tester Gier, Decapitated, Koma, Organek oraz Ira. Tegorocznej Magii Rocka towarzyszyć będzie również zlot motocyklistów. Początek imprezy o godzinie 16 przy ulicy Dworcowej na placu obok Urzędu Gminy Leski. Redutowy zakończyły kolejne inwestycje drogowe. Kilka dróg już zostało oddanych do użytku, kilka prac jest na ostatniej prostej. W ciągu ostatnich miesięcy sporo działo się także na Wyspie Seledynowej czy przy stadionie na ulicy Bema. Już wiadomo, że budynek z halą sportową zostanie oddany z opóźnieniem. Zakończenie robót planowane jest na połowę września. To były intensywne miesiące, kolejne miejskie inwestycje zostały zakończone. Inwestycje drogowe były dość obszerne w Redutowach. Gruntowny remont przeszła m.in. ulica Barwna, została już oddana do użytku. Prace są już na ostatniej prostej na ulicy Plebiscytowej. Tutaj prace już praktycznie dobiegły końca, jeszcze czekają. Ulica jeszcze czeka na oznakowanie i poziome, i pionowe. Prace wykonywane były nie tylko na drogach. Robotników można było spotkać również na Seledynowej Wyspie. Tutaj pojawiły się nowe nasadzenia oraz siłownia pod chmurką. Ustawiliśmy kolejne urządzenia, gdzie możemy aktywnie spędzać czas. Kolejne, ponieważ wcześniej zamontowano tutaj plac zabaw dla dzieci oraz przyrządy do street workoutu. Najbardziej to do nas przydało, ponieważ wcześniej nie mieliśmy w ogóle gdzie trenować tego sportu. Były na starym gimnazjum G1, obecnie podstawówce, stare przyrządy, ale to były bardziej, przypominało jakieś trzepaki do dywanów, co się całe ruszało, jak gdy się na tym ćwiczyło, a teraz jednak mamy gdzie potrenować. Bo myśmy cały czas próbowali jakoś dążyć do tego, żeby tu park powstał, bo jest nam to potrzebne, po prostu rozwijamy się w taki sposób, a nie inny. Więc park był bardzo potrzebny. Swoje oblicze zmienia także budynek przy stadionie Bema. Trwa kompleksowy remont obiektu. Elewacja nabiera koloru. Podłoga sportowa też już jest wykonywana w hali sportowej. A na zewnątrz widać, jak brukarze układają miejsca postojowe, plac manewrowy, chodniki. Zakończenie robót planowane jest na połowę września. Rolnicy z wszystkich gmin powiatu rybnickiego dziękowali za plony. W tym roku gospodarzem dożynek powiatowych była gmina Świerklany. Święto plonów zostało objęte patronatem narodowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Praca w rolnictwie nie jest łatwa. Zawsze jak tata przychodzi po żniwach z braćmi, to zawsze idą wszyscy spać potem. Szczególnie kiedy żar leje się z nieba, a w tym roku tropikalne temperatury dały się rolnikom we znaki. No susza była. No trochę przeszkodziło, bo bardzo ciężki rok był w tym roku.
bardzo ciężki, bo susza, później dużo wypaliło zbóż, kukurydza, teraz przypaliło ostatni miesiąc i ciężki jest. Są takie kurde warunki, co trzeba się kurde poświęcić trochę. Poświęcenie to w pracy rolnika rzecz ważna, podobnie jak poczucie humoru. Jego wyraz co roku rolnicy dają podczas korowodu. Idziemy robić grilla, a wścibski sąsiad nas podgląda. Przyjechaliśmy dzikiem i to mamy nasza rodzina bez tydzień. Tu jest nasza rodzina z miasta. My jesteśmy ze wsi. Tam zawsze jakoś świnia zabiją, dają trochę tłustego dudum, a jo wiecie tak też, no. Masła troszkę, no tak, bardzo rada tam jada, bardzo, no. W tym roku przejazd odbył się ulicami gminy Świerklany. Coś tam tego rolnictwa jest, choć wiemy, że to nie jest powiat rolniczy, raczej taki industrialny, bo były tutaj kopalnie, są zakłady pracy inne, bardziej przemysłowe, ale to rolnictwo nawet w tym wymiarze takim symbolicznym jeszcze istnieje. Tradycją dożynek oprócz barwnego korowodu jest także symboliczne przekazanie chleba. Podziękowanie za plony, za trud rolników na roli. Jest bardzo ważno, więc tu na Śląsku jest bardzo, bardzo ważno. My ją jako gospodynie zawsze kultywujemy, żeby rozszerzać, żeby młodemu pokoleniu pokazać, że jest to coś pięknego i warto to właśnie przekazywać, no działać i tak dalej. Tradycja dożynek na Śląsku nie maleje. Dowodem jest co roku liczba osób, która czynnie uczestniczy w święcie plonów. Kabaret Smile ze swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru próbował poprawić nastroje tym mieszkańcom gminy i miasta Czerwionka Leszczyny, którzy już zaczęli żegnać lato. Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. W Czerwionce Leszczynach po raz kolejny wraz z końcówką sierpnia odbyło się wakacyjne granie. Otóż jest tak, że jak kobieta wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, ładnie wyglądam. A jak facet wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, na razie tam nie wchodź. No wszystko co dobre się kończy, ale myślę, że jeżeli taki fajny akcent na koniec wakacji i można ten wypoczynek w jakiś sposób podsumować atrakcyjnymi występami w naszej gminie, w naszym mieście, w naszej dzielnicy Leszczyny, no to z tego się należy tylko i wyłącznie cieszyć. Impreza jest tak dopasowana, staraliśmy się w Miejskim Ośrodku Kultury dobrać tak artystów, by spasowali gustom wszystkich mieszkańców. No niestety już koniec. I co? No i trzeba pożegnać jakoś te lato. Minęło szybko raz, dwa. Teraz się zaczął rok szkolny, no to czas impetę znowu zacząć. Przewspaniałe. Będziemy wracać wspomnieniami cały czas. Mi tak jest niefajnie, jak tak koniec wakacji. Jest mi smutno. Żal, no żal, żal. Zawsze za szybko leci to, co dobre. Już się nie mogłem doczekać. Ale sypą, a ta jest złego zadatka lekarstwa. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu Raport. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.